Byli już całkiem dobrze znani. Grali główne koncerty. To dzięki piosence Killer Queen. Queen miał rozmach. Widziałem wielu wspaniałych muzyków, ale ponieważ nie mieli rozmachu, słuchacze nie dali im dość czasu. Queen miał to coś. Przed nagraniem The Night at the Opera przechodziliśmy trudny okres. Nagraliśmy wcześniej niezłą płytę, Sheer Heart Attack. Stworzyliśmy międzynarodowy przebój Killer Queen.